Witam Państwa w programie Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś naszym gościem jest pan Jacek Misiec, zastępca dyrektora zadania w firmie Elfeco S.A. budującej linię elektroenergetyczną 400 kW na odcinku Ostrołęka-Stanisławów. Witam Pana. Dzień dobry. Państwo jeszcze nie przystąpili do realizacji zadania, jeszcze nie weszliście w teren, natomiast inwestycja spotyka się z protestem ze strony mieszkańców. Co kilka tygodni odbywają się spotkania. W ubiegłym tygodniu kolejne odbyło się w miejscowości Stryjki w gminie Tłuszcz. Mieszkańcy mają różnego rodzaju obawy. Jedna z obaw dotyczy tego, że stracą na tym interesie. Tak, linia 400 kV Ostrołęka-Stanisławów jest to przedsięwzięcie celu publicznego. Firma Elfeco S.A., którą reprezentuję, wygrała przetarg publiczny na realizację tej linii. W październiku ubiegłego roku została podpisana umowa. I faktycznie jesteśmy we wstępnej fazie projektowania tej linii. Na przełom czerwca i lipca zaplanowaliśmy rozpoczęcie konsultacji społecznych. Tak jak obiecywaliśmy właśnie na tych poprzednich spotkaniach z protestującymi z gminy Strachówka i Tłuszcz, te konsultacje rozpoczną się spotkaniem w miejscowości Borucza, czyli w świetlicy wiejskiej w Boruczej w dniu 3 lipca o godzinie 17:00 i na to spotkanie już dzisiaj wszystkich chętnych i zainteresowanych przebiegiem tej inwestycji zapraszamy. Tam zostaną przedstawione warianty przebiegu linii oraz informacje, dlaczego tej linii nie można wybudować w śladzie istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka-Stanisławów. Przedstawimy również informacje, dlaczego nie można tej linii wybudować w śladzie drogi krajowej 50, ponieważ to wiązałoby się z wyburzeniem licznych budynków mieszkalnych. W przypadku linii 220 jest to 60 domów mieszkalnych, a w przypadku drogi krajowej 50 po stronie zachodniej byłoby to 80 budynków, a po stronie wschodniej 56 budynków. Także z przyczyn oczywistych wykonawca, jak i inwestor nie budują linii w miejscu, gdzie wiązałoby się to z tak znaczną ingerencją w lokalną społeczność. A proponowany przebieg wiąże się z jak dużą ilością likwidacji budynków mieszkalnych? Właśnie sztuka projektowania linii polega na tym, żeby wytyczyć przebieg w taki sposób, żeby nie było konieczności wysiedleń choćby z jednego domu mieszkalnego. I dlatego linia zostanie poprowadzona w takim przebiegu, aby on nie kolidował z istniejącymi budynkami mieszkalnymi. Specustawa, bo w takim trybie ta inwestycja jest prowadzona. Co to oznacza dla właścicieli gruntów i dla Państwa jako inwestorów? Specustawa faktycznie jest to ustawa przyjęta przez Polski Sejm w 2015 roku. Umożliwia realizację tych najważniejszych linii przesyłowych na terenie naszego kraju, między innymi właśnie takiej linii jak Ostrołęka-Stanisławów. Specustawa powoduje to, że w jednych rękach skupiona jest możliwość wydania kluczowych decyzji dla jej realizacji, czyli decyzji lokalizacyjnej, jak i później pozwolenia na budowę. Ale sam proces pozyskiwania decyzji środowiskowej pozostaje, można powiedzieć, w trybie zwykłym, czyli w trybie ustawy OŚ, więc ona w jakiś sposób upraszcza tą procedurę realizacji inwestycji, ale no nie stanowi jakiegoś ominięcia pewnych przepisów prawa, do których byliśmy zobowiązani wcześniej, realizując te inwestycje w trybie zwykłym. Inicjator protestów podkreśla, że właściciele gruntów bardzo dużo stracą na tej inwestycji. Czy na ten temat zgadzacie się z inicjatorem, czy macie inną wiedzę? Mamy zupełnie odmienny pogląd. Odszkodowania, każdy właściciel nieruchomości, która znajduje się pod linią, czyli w pasie 2x35, czyli 70 metrów, otrzyma stosowne wynagrodzenie i odszkodowanie. To odszkodowanie jest płacone zarówno za ten pas terenu 70-metrowy, jak również dodatkowe jest wynagrodzenie za słup. To nie są kwoty wzięte z sufitu, tylko to są kwoty, które określa rzeczoznawca majątkowy, więc to jest realne
ewentualna utrata wartości tej ziemi zostanie wypłacona każdemu z właścicieli gruntów. Jeśli właściciel na to nie wyrazi zgody, nie podpisze z nami umowy ustanawiającej służebność przesyłu, to faktycznie to wynagrodzenie określi wojewoda w decyzji administracyjnej. Tylko zostanie to wykonane dopiero po wybudowaniu linii. Czyli ci, którzy się nie zgodzą teraz, to dostaną później, tak? Tak, dopiero po wybudowaniu linii. I to też protestujący często mówią o takim przykładzie, że linia stoi, a pieniążków dalej nie ma. No bo jeśli ktoś nie wyraża zgody na zaproponowane wynagrodzenie przez wykonawcę na podstawie operatu szacunkowego, no to musi się przetoczyć ta cała machina administracyjna, gdzie to odszkodowanie zostanie określone i dopiero będzie mogło być wtedy wypłacone. Proszę jeszcze powiedzieć taką rzecz, czy to jest wynagrodzenie roczne, jednorazowe. Jest to wynagrodzenie jednorazowe, wiąże się z wpisem tej służebności do księgi wieczystej, ale nie jest to zmiana własności nieruchomości. Czyli sprzedając swoją nieruchomość, właściciel sprzedaje ją łącznie ze służebnością, tak. Ale już nowy właściciel odszkodowania nie otrzyma. Nie. To idzie za tą nieruchomością, na której jest zlokalizowana linia. W księdze wieczystej jest wpis tej służebności. Ta służebność polega na tym, że właściciel linii ma prawo dostępu do tych urządzeń, czyli możliwości ich konserwacji i naprawy. Jakie zagrożenie tymi protestami ma Wasza inwestycja? Inwestycja jest póki co na bardzo wczesnym etapie realizacji. Ten etap można nazwać inwentaryzacją środowiskową i opracowywaniem wariantów trasy linii. Zwykle tego typu protesty odbywają się na znacznie późniejszym etapie, gdzie ktoś protestuje przeciwko jakiemuś określonemu przebiegowi. Na dzisiaj te przebiegi jeszcze nie powstały, a protest jednego z mieszkańców trwa już od kilku miesięcy. Mówi Pan jednego mieszkańców. Na ostatnim spotkaniu w Stryjkach tych mieszkańców było dosyć dużo. Ma Pani rację. Ten mieszkaniec zebrał wokół siebie pewną grupę ludzi, która również protestuje, tak? Tylko że na dzisiaj ci ludzie protestują przeciwko nieznanemu przebiegowi tej linii, bo na początku tego protestu był umówiony wariant, który pojawił się w 2015 roku, gdzie od początku informowaliśmy, że takiego przebiegu na pewno nie będzie. Więc jakby mówienie do momentu rozpoczęcia przez nas konsultacji społecznych i pokazania przebiegów linii, to jest protestowanie tak naprawdę nie wiem przeciwko czemu. Ile jest wariantów przebiegu tej linii? Na pewno będą minimum 3 warianty przebiegu, jak również pokażemy to, że niemożliwy jest przebieg tej inwestycji poprzez w istniejącym śladzie linii 220, jak i wzdłuż drogi krajowej 50. Z uwagi, tak jak mówiłem wcześniej, na istniejące budynki mieszkalne. Z jakich środków inwestycja będzie realizowana? Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej i ze środków własnych PSE. Polskie Sieci Elektroenergetyczne to operator przesyłowy energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialny za utrzymanie tej sieci. Ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, jak i również z dwóch programów unijnych jest dofinansowanie, czyli z programu Łącząc Europę i programu Infrastruktura i Środowisko. Wróćmy jeszcze może na chwilkę do tej specustawy. Ona nie tylko nie daje Wam specjalnych uprawnień, ale ona generalnie skraca proces zatwierdzeń, tak? Tak. W przypadku, gdyby inwestycje są realizowane nie poprzez specustawę, tak jak było to realizowane do roku 2015, żeby zlokalizować taką linię, należało w każdej gminie na przebiegu inwestycji uchwalić miejscowy plan. To jest procedura okołoroczna, więc z tego powodu można powiedzieć, że ten proces został skrócony, ponieważ tutaj lokalizacja po decyzji środowiskowej odbywa się poprzez jedną lub kilka czy kilkanaście decyzji, ale organem jest tylko wojewoda. Nie musi to przejść całej tej procedury związanej z powstaniem miejscowego planu. Więc tu jest pewne uproszczenie i jakby zysk ze stosowania tej specustawy. Po prostu te inwestycje mogą być realizowane nieco szybciej, chociaż i tak powstanie takiej linii to jest proces wieloletni. Podczas spotkań przekazywane są mieszkańcom różne informacje. Czy któraś z tych informacji jest... Które z tych informacji są prawdziwe, które są
odbiegające od prawdy. Znaczy mówi Pani o tych spotkaniach, które organizują protestujący, tak? Znaczy tam oczywiście jest wiele informacji nieprawdziwych. Choćby taka, że linie szkodzą zdrowiu. W Polsce są jedne z bardziej restrykcyjnych przepisów na tle Unii Europejskiej, gdzie te przepisy każda z nowo wybudowanych linii musi spełniać. Są tam przekazywane informacje również takie, że niespłacone wynagrodzenie za ustanowienie tej służebności, czyli za zgodę na wybudowanie tej linii. Są mówione jakieś kwoty, które są zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. Protestujący mówi o jakimś szczególnym organizowaniu się i protestowaniu i dzięki temu ta linia nie powstanie. Ta linia niestety musi powstać, ponieważ jest to inwestycja celu publicznego. Jest to projekt, który powstał w Unii Europejskiej i Polska musi się dostosować do tych przepisów i rozwijać sieć energetyczną w Polsce, ponieważ patrząc na sieć w Polsce i na zachodzie Europy, to my dalej tych linii mamy kilkakrotnie mniej niż w całej zachodniej Europie. A brak takich linii 400 kV powoduje to, że zwiększone są straty przesyłowe, a ilość energii zużywana przez odbiorców, na przykład dla aglomeracji warszawskiej, w ciągu roku wzrasta o 3-4%, więc jeśli linia ta 220 Ostrołęka Stanisławów ma kilkadziesiąt lat, to po prostu ona nie jest w stanie przesłać takiej ilości energii, która jest potrzebna tutaj w centrum Polski użytkownikom. Rozumiem, że to, co podnoszą często przedsiębiorcy i samorządowcy, tak jest, że brak jest mocy, przydziału tak. mocy, czekają na ten przydział mocy często latami. To jest taka odpowiedź rządu, odpowiedź Unii Europejskiej poprzez budowę tej linii przesyłowej, tak? Tak, to zarówno wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, czyli tworzone są połączenia alternatywne w przypadku awarii jednej z linii, żeby tę energię można było dosłać inną linią, ale również ze zwykłego zapotrzebowania na tą moc. Te linie muszą się budować, żeby Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako operator tego systemu przesyłowego mógł spełnić oczekiwania mieszkańców poprzez linie później dystrybucyjne i niskiego napięcia, zasilanie każdego gospodarstwa domowego. Protestujący co chwilę organizują jakieś spotkania. Co Państwo na to jako inwestorzy? My w imieniu wykonawcy, inwestora takie spotkania również rozpoczniemy konsultacyjne od spotkania 3 lipca w miejscowości Borucza, gdzie zostaną przedstawione przebiegi linii i każdy będzie mógł się z nimi zapoznać, każdy będzie mógł zgłosić swoje uwagi i na takie spotkanie już dzisiaj zapraszamy. 3 lipca w Boruczy, gmina Strachówka, godzina 17. A do tej pory jakieś spotkania odbywały się? Do tej pory były to spotkania przedstawiające inwestycje Radom Gmin. Były również organizowane 2 spotkania w gminie Strachówka. Pierwsze spotkanie z udziałem specjalisty od oddziaływania pól elektromagnetycznych, panem Markiem Szubą, i drugie spotkanie, wizyta studyjna w okolicach gminy Stanisławów, gdzie prezentowaliśmy wyniki pomiarów oddziaływania pól elektrycznego i magnetycznego pod linią 400 kV. Spotkania, które zaczną się 3 lipca, jak długo potrwają? Gminy na trasie linii mamy 16. To są pierwsze spotkania konsultacyjne, gdzie będziemy przedstawiali trasę linii i będziemy pozyskiwali informacje od społeczeństwa, jak który z wariantów jest oceniany przez lokalną społeczność. Ja Panu już dzisiaj podziękuję za spotkanie. Państwu przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był Pan Jacek Misiec, zastępca dyrektora zadania w firmie Elfeco S.A. na odcinku Ostrołęka Stanisławów, która zajmuje się budową linii energetycznej 400 kV. Chciałam też na zakończenie przeprosić za mój dzisiejszy głos, ale niestety upały, grypa dopadła również i mnie. Zapraszam też Państwa do oglądania materiałów ze spotkań z inicjatorami. Ostatnie spotkanie odbyło się w Strykach, gminie Tłuszcz. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję Państwu za spotkanie. Ja również dziękuję.